do lekarza? Tak. Nie. Akcja Szpital Pluszowego Misia jest bardzo potrzebna w przedszkolach, ponieważ poprzez zabawę uczymy dzieci, jak powinny się zachowywać w poradniach zdrowia i również w szpitalach, więc dzięki takiej zabawie ze studentami, z Państwem, dzieci się uczą właściwych zachowań. Również dowiadują się o chorobach i jak przynoszą te pluszowe misie, to dzięki temu traktują jako pacjentów swoje misie jako dzieci i temu dużo się uczą. Dzieci Szpital Pluszowego Misia uwielbiają, czekają na tą akcję. To jest ogromna, wspaniała zabawa właśnie w pacjenta i w lekarza. I dzięki tym umiejętnościom, które tutaj zdobędą, później wykorzystują to w zabawach tematycznych. Myślę, że akcja jest bardzo przydatna, ponieważ dzieci uczą się, jak udzielić pierwszej pomocy, tak? Czyli na przykład chora łapka u misia. Trzeba zabandażować, tak? Czy przykleić plasterek. I uczą się takiego bycia, tak? Z podstawowym takim sprzętem opatrunkowym, czyli na przykład plasterki czy bandaż. Tak wręcz bym powiedziała, one się domagają tej akcji. Wiedziały, że w zeszłym roku też była taka akcja prowadzona, więc w tym roku pytały się już chyba z miesiąc wcześniej, tak? Kiedy będzie ta akcja. Więc bardzo wyczekiwały, czekały, kiedy będzie. Akcja polega na tym, że jako studenci medycyny przychodzimy do przedszkoli i dzieci właśnie w tym wieku oswajamy z białym fartuchem, z badaniami, pokazujemy im, że tak naprawdę to, że przychodzą do lekarza, to nie jest powód do strachu i płaczu, tylko tak naprawdę idziemy tutaj tylko po to, żeby było lepiej, żeby wyzdrowieć. Podobało mi się to, że leczyliśmy misie. I jak leczyliście te misie? W jaki sposób? Co im robiliście? Że byliśmy doktorami i my takie czapki doktorów i to było najfajniejsze. I mogliście się poczuć jak prawdziwi doktorzy, tak? I powiedz, co w ogóle robiliście, Olaf, tak swoimi słowami, co robiliście? No, musieliśmy leczyć misie, co bardzo mocno zachorowali. No i właśnie to było bardzo ciężkie do uratowania. Wszyscy z oddziału pan Franek i wszyscy bardzo musieli współpracować, żeby udało się uratować.